Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Division Rivals. Mamy tutaj oczywiście rangę pierwszą w lidze trzeciej, no i teraz udało mi się zdobyć ulepszone nagrody, więc zobaczmy co mamy tutaj do wyboru. Są trzy paczki wymienne, jest zestaw tych samych paczek, tylko są one podwojone i są niewymienne, oraz mamy jeszcze opcję trzecią, gdzie mamy trzy niewymienne paczki oraz 25 tysięcy monet. No jak widzieliście, na koncie mam ponad 800 tysięcy, więc na razie nie potrzebuję za bardzo monet, więc wybierzmy sobie niewymienne paczki. Może akurat wypadnie jakaś fajna karta z nowego eventu. No albo ogólnie wypadną karty przydatne w SBC. No więc okej, przechodzimy już do sklepu i otworzymy sobie te paczki. Zobaczymy, widzę, że nie ma tu minimalnej oceny ogólnej, ale zobaczymy, może poleci coś dobrego. Na początku duża złota paczka piłkarzy premium. No i zobaczmy, co tutaj poleci. Mamy ekrany, jest to piłkarz z Hiszpanii, bramkarz. Jest to De Gea. Akurat tego piłkarza mamy w lepszej wersji, czyli w jego wersji piłkarza miesiąca. I zobaczmy, tutaj nie ma żadnego duplikatu, co ciekawe. Jest Van de Beek, jest już Vlachowicz przetransferowany do Juventusu. Ok, więc wyślijmy sobie te karty do klubu, przydadzą się one w różnych SBC. No i teraz może niech to będzie duża złota paczka premium. Tutaj mamy różne karty, nie tylko zawodników. No i zobaczmy, niestety bez ekranów tym razem. No szkoda, że jej usunęły te paczki z minimalną oceną ogólną, ale zobaczmy, jest player pick. I zobaczmy, czy będzie coś ciekawego. No to jest 75-80. Jest Ginter, więc możemy go sobie wybrać, jest to złota rzadka karta. Oprócz tego mamy jeszcze parę innych zawodników, jest też Steven Gerrard. Ok, mamy też jeszcze jakieś inne karty, jest Barclay, zobaczymy czy jest on wymienny. Nie, więc musimy go spikselować. No i przechodzimy teraz do kolejnej paczki. No i może niech to zaraz będzie paczka rzadkich zawodników, mamy 12 rzadkich złotych zawodników. No i tutaj może poleci coś dobrego, może jakiś walkout będzie i zobaczmy. Jest walkout! Ok, będzie to piłkarz z Hiszpanii na SO, z PSG, jest to Sergio Ramos. Ok, całkiem spoko traf, dobra overall pod SBC, też dobre połączenia. No i zobaczmy, czy jeszcze jest coś ciekawego w paczce. Ogólnie mamy kilka ekranów, jest też Pickford, Arthur, mamy jeszcze Bale'a. Jest tutaj też Kier Jimenez oraz Rudiaz, ale oni są duplikatami, więc musimy ich squixelować. Niestety żaden z nich nie jest wymienny, no więc te karty idą na quixel. No i przechodzimy teraz do kolejnej paczki, będzie to duża złota paczka premium. Zobaczmy, czy poleci coś ciekawego z tej paczki. Są ekrany, jest to piłkarz z Chorwacji, napastnik i jest to Kramaric. 83 punkty oceny ogólnej. Sprawdźmy, czy jest coś ciekawego w paczce. Jest Adama Traore, przetransferowany do FC Barcelony. Mamy też jeden duplikat. Jest to Maksimowicz. Jeszcze mamy też cieszynkę jakąś. Ok, więc wyślijmy sobie te karty do klubu. Zobaczmy, czy ten duplikat jest wymienny. Niestety nie, więc idzie na quixel. No i zostały nam do otworzenia jeszcze dwie paczki. Teraz duża złota paczka piłkarzy premium. Mamy 24 złotych piłkarzy, w tym 7 rzadkich. No i tu niestety bez ekranów, jest dosyć słaba paczka. Ok, jest Pereira, jest Haller, jest Zinchenko, Sangre, no niestety nie ma tu nic ciekawego. No ale przydatą się oni w SBC, w duplikacie jest Van de Beek oraz Ginter, więc ich będziemy musieli sobie squixelować, bo obydwaj są niewymienni. No i została nam na koniec jeszcze jedna paczka. Będzie to paczka rzadkich zawodników, może tu pojawi się znowu jakiś kolejny walkout. Może jakaś karta urodzinowa wpadnie, zobaczmy, są ekrany tylko. Będzie to środkowa obrońca z Anglii, z Manchester City, jest to Stones. Ok, jeszcze mamy kilka duplikatów, ale ich sobie zostawię, bo będę mógł ich użyć w SBC, bo nie wiem, czy jeszcze player picków nie ma, więc mogę sobie zrobić jakieś player picki. Później może z nich poleci coś dobrego. W domu na przykład ostatnio trafiłem urodzinowego Di Lorenzo, nawet wam pokażę mój skład, chociaż chyba się nie zmieniło do ostatniego odcinka, bo jeszcze nie dokonywałem zmian w moim składzie. Bo wygląda on następująco. No i trafiłem Di Lorenzo ostatnio z player picka. Ma on bardzo fajne statystyki, ma też 5 gwiazdek sztuczek. Ogólnie bardzo dobre statystyki, tylko niestety za bardzo nie mam jak go upchnąć do składu.
więc raczej będzie rezerwowym. No ale może być fajny do środka pola, na przykład Sławki, taki fajny zawodnik, bardziej defensywny, chociaż też ma 5 wazek sztuczek, dobry dribbling, więc może się fajnie sprawdzić w środku pola, też bardzo ładnie wygląda ta karta. No ale zastanawiam się nad wzmocnieniami w składzie, bo na pewno będę chciał wymienić tego Hernandeza, bo on jest tylko tymczasowo, żeby było zgranie. No ale zastanawiam się nad kupnem Mbappe na atak, albo też myślałem nad kupnem Felixa w wersji Adidas, Numbers Up. No i myślałem, żeby wymienić jeszcze środek obrony, bo mimo że nadal Kimpembe oraz Varane dają radę, to tak chciałbym jakąś odmianę, bo chciałbym pograć trochę też innymi kartami. Myślałem na przykład nad Tomiyasu w wersji Future Stars, albo też paroma innymi obrońcami z Premier League. Też Joe Gomez wygląda ciekawie w tej wersji Freeze albo versus Ice albo versus Fire, ale jeszcze się zastanowię. Możecie też napisać jakieś propozycje. Jak widzieliście, mój budżet to 800 tysięcy, więc możecie napisać jakieś propozycje, bo też myślałem ewentualnie nad jakąś ikoną, na przykład nad Puszkaszem w wersji Baby albo nad Dalgliszem w wersji środkowej, lub też Raul mógłby być ciekawym zawodnikiem, ale napiszcie swoje propozycje, jeśli chodzi o napastnika. No i też możecie zasugerować kogoś na środek obrony zamiast Varana i Kimpembe. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było już na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję wam za oglądanie i cześć.